Czas na potrójne espresso, czyli potrójną dawkę polityki. Więcej i dłużej od, no nie od dzisiaj, od tego tygodnia, więc będzie jeszcze ciekawiej. Trójka gości naszych łączach skype'owych. Pani profesor Joanna Senyszyn, Polska Partia Socjalistyczna. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje pan senator Krzysztof Mróz. Dzień dobry, panie senatorze. I Stefan Krajewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Zanim do Sejmu, bo wiem, że w Sejmie gorąco jest o czym mówić, wczoraj posiedzenie burzliwe, to najpierw do spraw może nawet ważniejszych niż Omikron czy COVID-19. Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego, ale też potem premiera Borisa Johnsona tego samego dnia w Kijowie. Jak polskie partie się do tego odnoszą? Może zacznę od pani profesor, żeby było kulturalnie. Jak lewica patrzy na te działania polskiego rządu? No jak partia teraz tego patrzy, to nie wiem, natomiast... PPS też koło... jest lewicą. Proszę nie odbierać nasze PPS, przynajmniej PPS... to jest też lewica. Nasze koło PPS, no uważamy, że bardzo dobrze, że są w ogóle prowadzone jakieś rozmowy, chociaż osobiście jestem raczej zwolenniczką działania w tych organizacjach, których jesteśmy członkami, a więc wspólnych działań w ramach Unii Europejskiej, w ramach NATO. A tutaj już wyraźnie widać, że szykuje się taki trójkąt Wielka Brytania, Polska, Ukraina. I w Wielkiej Brytanii to się trudno dziwić, dlatego że po Brexicie szuka dla siebie miejsca. Natomiast myślę, że Polska powinna zdecydowanie działać w ramach Unii Europejskiej i w ramach NATO, zwłaszcza, że tutaj właśnie w NATO jest cała nasza nadzieja na to, że wszystko będzie dobrze, dlatego że przecież już Putin najbardziej jest tym zaniepokojony, chciałby powrotu do sytuacji sprzed 1900. To ja panią profesor uspokoję. Wczoraj rozmowy cztery osoby chciały przy wirtualnym stole zza oceanu. Był sekretarz stanu Antony Blinken, a po drugiej stronie oceanu szef unijnej dyplomacji, sekretarz generalny NATO i minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, pan profesor Zbigniew Rau, więc w ramach NATO też rozmawiamy. Kłopot oczywiście zdecydowanie bardziej mi się podoba niż rozmowy w ramach takiego trójkąta. No Polska chce pomagać Ukrainie i to jest oczywiście dobry znak, dlatego że należy pomagać naszemu sąsiadowi. Niepodległość Ukrainy jest bardzo ważna dla Polski. Trochę się zmieniło, nie mamy przedstawiciela Platformy niestety w studio, a trzeba przypomnieć, że wizyta Mateusza Morawieckiego to jest pierwsza od lat. W ogóle trudno to uwierzyć, ja w to naprawdę z trudem uwierzyłem, jak zacząłem to sprawdzać, tą informację, że ostatnia wizyta premiera Polski na Ukrainie, taka dłuższa, to była wizyta Ewy Kopacz, w czasie której padły sławetne słowa, wtedy to był rok 14, agresja Rosji na Donbas, na Ługańsk. Wtedy padły te słowa przy okazji tej podróży o tym, czy to ona była w tle, ta podróż tych słów o chowaniu się we własnym domu i o tym, że jak jest kłopot u sąsiada, to zabieramy dzieci i chowamy się we własnym domu. Jakże inna jest reakcja teraz Warszawy niż wówczas, to wstęp. No, skoro nie ma Platformy, to musi rękawice podnieść koalicjant Platformy, no, wieloletni. Jeśli można jedno zdanie, no to właśnie w 14 roku była ostatnia wizyta. Od 15 roku rządzi PiS i tych wizyt nie było. To jest też, co też podkreśliłem, jest to też bardzo dziwne, może i znamienne, ale to wróćmy do PSL-u. Niech się PSL tłumaczy do swojego koalicjanta i za premier, którą by popierał Ewę Kopacz. Które stanowisko jest panu posłowi Krajewskiemu bliższe, stanowisko Ewy Kopacz z roku 14, czy dzisiejsze stanowisko rządu Rzeczpospolitej Polskiej? Panie redaktorze, przede wszystkim to koalicji nie ma już od 2015 roku pomiędzy PSL-em a Platformą, więc tłumaczenie może i będzie się wspólna lista, panie pośle, nigdy nic nie wiadomo, jak się opozycja ułoży. Panie redaktorze, natomiast no, odnosząc się do tego tematu, o którym pan tutaj mówi,
No, szkoda, że ten format współpracy nie został przedyskutowany, bo tak naprawdę nie wiemy, czy w rządzie to było dyskutowane. Nie, nie, nie. Pan poseł ucieka od pytania. Które podejście bardziej się panu podoba? Ewy Kopacz z roku 2014, czy dzisiejsze o wysłaniu broni i pomocy wojskowej na Ukrainę? Trzeba dzisiaj tą broń przekazać, trzeba pomagać, bo inaczej no, agresja Rosji będzie nieunikniona, jeśli będziemy stali obojętnie wobec tego problemu i się przyglądali tylko temu, co się na Ukrainie dzieje. Więc to wsparcie jest dzisiaj potrzebne. No ten 2014 rok był faktycznie też trudnym rokiem dla Ukrainy, jeśli mówimy o Donbasie, o tych wszystkich kwestiach. I tutaj ta wypowiedź pani premier uważam, że ją za niefortunną, jeśli to padło. Natomiast dzisiaj padło. Też ta współpraca powinna być, bo nie było ani Komisji Spraw Zagranicznych w tym temacie. Pan minister spraw zagranicznych nie przedstawił żadnej informacji. Ale była Rada Bezpieczeństwa Narodowego. To też nie wiem, czy pan poseł na wyrost nie narzeka, bo już się były głosy, chyba słuszne, że pan prezydent zbyt rzadko w ramach kolejnych kryzysów, a ostatni czas w kryzysy obfituje, zbyt rzadko zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego, a teraz taka rada była, no ona była kilka tak dni jest. Temu. No tutaj, tu w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego tak wypowiadali się politycy wszystkich opcji, które zasiadają w parlamencie i myślę, że to jest tak naprawdę zgoda w tej kwestii. Wszyscy przedstawili swoje stanowisko, to jest bardzo ważne. Natomiast faktycznie i Rada jest zwoływana zbyt rzadko, dyskutujemy za mało, rozmawiamy, bo jako opozycja też mamy prawo wiedzieć, ale też chcemy rozmawiać, chcemy swoje przekazy i wartości wnieść do tej dyskusji. To jest dzisiaj bardzo ważne, bo też trzeba o tym powiedzieć. No, 2015 roku, tak jak pan redaktor powiedział, żadnej wizyty nie było ani premiera, ani przedstawicieli rządu. Prezydent bywał na Ukrainie, ale premier faktycznie nie było. Był prezydent, tylko no też widzimy czasem, że ten głos prezydenta przez opcję rządzącą nie jest słyszalny, nie jest słuchany. To jest kolejny problem. Natomiast no też trzeba rozmawiać z Niemcami, bo bierność Niemiec w tej kwestii będzie powodowało to, że jej wspólnego języka i wspólnego stanowiska całej Unii Europejskiej nie będzie. Co pan poseł by powiedział Berlinowi? Jakich słów użyłby pan poseł, żeby przekonać Martina Scholza do działania? Scholza. No, że przede wszystkim to jest nasza wspólna sprawa dzisiaj, pokój i spokój w Europie Środkowo-Wschodniej, na Ukrainie. I dzisiaj nie można też patrzeć tylko przez pryzmat tego uzależnienia Niemiec od Rosji, chociażby w kwestiach gazowych, bo wygaszenie elektrowni atomowych z jednej strony i duże uzależnienie się od rosyjskiego gazu i wspólna inwestycja dzisiaj bierze górę nad tym, co może za chwilę nas wszystkich tutaj dotyczyć, czyli tego zajęcia Ukrainy, ataku. No te różne wypowiedzi, które padały ze strony różnych polityków, czy niemieckich, czy francuskich, no one nie dają przekonania, że wszyscy będą jednym głosem Och, w tej kwestii. Pan poseł Francuzów i Niemców, to ja ostatnio w tej serii szpilę wbiję w ciało PSL-u. Tutaj pan poseł mówi o Nord Stream 2, a ja czytam wywiad świeżo upieczonego szefa Rady Naczelnej PSL-u, który mówi: nie budujmy żadnej rury z Norwegią, niepotrzebna jest dywersyfikacja, potrzebny jest długoletni kontrakt gazowy z Rosją. Patrzę na inne spotkanie w Moskwie. Viktor Orban spotkał się z Putinem, dyskutuje, no jakby słuchał Waldemara Pawlaka, jakby słuchał szefa Rady Naczelnej PSL-u, pojechał dyskutować długoletni i to jeszcze powiększony kontrakt gazowy z Rosją. Może jest tak, że jednak najlepszym uczniem PSL-u, przy tym gazowym, jest Viktor Orban dzisiaj w Europie i Berlin.
Panie redaktorze, no Wiktor Orban to jest najbliższym sprzymierzeńcem pana prezesa Kaczyńskiego i pana premiera Morawieckiego. No ale co robią co innego. Do kontraktu, to też premier Pawlak mówił o tym, że dzięki rewersowi możemy ten gaz sprowadzać z Europy Zachodniej, z Norwegii, bo to wszystko działa. Nie tylko, bo z tej strony od Rosji ten gaz już dawno nie płynie do nas. Nie? No tak, ale rewers to jest gaz rosyjski, który płynie Nord Stream 1. No, ale które też, pan poseł popiera, czy nie popiera? Chociażby wszystkie dostawy gazu są ważne. Dzisiaj zabezpieczenie i bezpieczeństwo energetyczne jest bardzo ważne, ale też przecież gazoport powstał za naszych rządów, który też miał w jakimś stopniu uniezależnić Polskę od rosyjskich dostaw. To prawda, chociaż decyzja była rządu Prawa i Sprawiedliwości, pamiętajmy, to był taki... No, ale my zrealizowaliśmy to, tak jak wiele... To prawda, nie, to tylko cofnijmy się, bo ja chciałem zrozumieć... Jak wiele naszych decyzji dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość realizuje, bo plany były, dzisiaj przyszedł czas na realizację. No, starajmy tak się tylko, jeszcze tylko ostatnie sprawy z panem posłem, ustalić zakres synkretyzmu. Czy na ile można z jednej strony krytykować Nord Stream 2 i krytykować Berlin za to, że się przyspawał do Rosji gazowo, jak pan poseł powiedział, i akceptować wypowiedź Waldemara Pawlaka? Jakich słów trzeba użyć, żeby to w całość zlepić? Panie redaktorze, no Waldemar Pawlak ma dużo większe jednak doświadczenie, jeśli chodzi o zarządzanie energetyką w Polsce. Był ministrem gospodarki przez wiele lat, wicepremierem, więc no, jego doświadczenie jest na pewno dużo większe i on ma swoje powody, by tak mówić, bo mówi pan o wieloletnim kontrakcie. No niestety dzisiaj zakupowany gaz na spocie wychodzi dużo drożej niż ten gaz, który zapewniał nam wieloletni kontrakt. No, a kiedyś był tańszy, skończy się kryzys, może znowu spotowy będzie tańszy. Politycy PiS-u zapewniają, że nowego... No nie wiemy, kiedy on się skończy. I tutaj też sytuacja, w której były podpisywane umowy, były prowadzone rozmowy, zupełnie inaczej wyglądała. No, to tak jakbyśmy dzisiejszy dzień porównywali z pierwszymi rządami Prawa i Sprawiedliwości. Ja dzisiejszy dzień porównuję z wypowiedzią Waldemara Pawlaka sprzed tygodnia, a nie sprzed 8 lat na przykład. Panie pośle, to ja swoje zdanie w tej kwestii wyraziłem. To teraz szybko Prawo i Sprawiedliwość, jest wizyta. Po pierwsze, dlaczego tak późno po 7 latach rządów PiS-u premier rządu Prawa i Sprawiedliwości przyjeżdża na Ukrainę? Skąd takie opóźnienie? I w zasadzie pytanie o to, co dalej, tak? Na ile Polska rzeczywiście tworzy jakieś NATO, może nie NATO bizne, ale tworzy jakieś sojusze poza sojuszem północnoatlantyckim, panie senatorze? Panie redaktorze, nie tworzymy żadnych sojuszy poza NATO. My faktycznie rozmawiamy w takim trójkącie Warszawa-Londyn-Waszyngton. I tutaj jest bardzo mocna aktywność naszej dyplomacji i pana prezydenta i rządu. Pamiętajmy, że przecież mówimy o aktywności trzech państw, które są członkami NATO, bo i Wielka Brytania, i Stany Zjednoczone, i Polska są członkami NATO, więc w ogóle nie rozumiem takiego jakby zarzutu. Natomiast dlaczego rozmawiamy z Wielką Brytanią i z Stanami Zjednoczonymi? Bo są to państwa, które bardzo mocno wspierają naszą politykę, która ma zagwarantować integralność terytorialną Ukrainy. Natomiast no niestety Niemcy w większym stopniu, w mniejszym stopniu Francja jednak w stosunku do Putina no, prowadzą o wiele, wiele większą politykę. Są bardziej prorosyjscy. My ich oczywiście staramy się przekonywać. Ten apel z Kijowa pana premiera Mateusza Morawieckiego do kanclerza Niemiec. Zresztą w Niemczech też zaczyna ta polityka, którą dzisiaj prowadzi socjaldemokracja niemiecka, ale powiedzmy sobie szczerze, także jeszcze kilka miesięcy temu podobną politykę prowadziła Angela Merkel z CDU. To są te powiązania właśnie gospodarcze, to są powiązania historyczne, bardzo niebezpieczne dla Polski, ale bardzo także niebezpieczne dla całej Europy, takiego dogadania się Niemiec Ale mamy też Wiktora Orbana, no kanclerz Niemiec do Moskwy nie poleciał i przy jednym stole aktualnie jeszcze z Putinem nie usiadł, a Wiktor Orban, a i owszem.
Tylko panie redaktorze, przy całym szacunku do Węgier, jednak pozycja Węgier w stosunku do Niemiec jest zupełnie inna i to dzisiaj Niemcy nadają ten główny ton. Okej, tylko że Węgry to jest wasz najbliższy sojusznik, tak? A idziecie w dwóch różnych kierunkach, tak? Mateusz Morawiecki jest w Kijowie, a tego samego dnia Wiktor Orban jest w Moskwie. To jakby ten sojusz chce się skleić? Sojusz, o którym pan mówi, to jest sojusz polityczny pewnych konserwatystów różnych ugrupowań europejskich odnośnie pewnej reformy czy przebudowy Unii Europejskiej, bo nam się nie podoba ten kierunek i te działania, które dzisiaj narzuca Parlament Europejski, Komisja Europejska, TSUE, federalizacji za wszelką cenę Unii Europejskiej. My wspólnie z Orbanem... W Europie Orban dobry, Europy, ale ojciec, na świecie Orban zły. Prawo i Sprawiedliwość mówił i w tym się zgadzamy. Natomiast oczywiście Orban ma, jeżeli chodzi o politykę z Rosją, stanowisko inne niż my. Natomiast powiedzmy sobie także szczerze i uczciwie, a co robiła Angela Merkel, a co dzisiaj robi socjaldemokracja niemiecka, a co robi Macron, sojusznicy, Polski 2050, Platforma i wy krytykujecie, i Angela Merkel krytykowaliście, i Scholza krytykujecie, i Macrona krytykujecie, a z Orbanem współpracujecie. Proszę? No oczywiście, że współpracujemy z Orbanem, przecież nie w relacjach z Moskwą, tylko współpracujemy w tym, aby Unia Europejska była Europą ojczyzn, a nie była Europą bis Związku Radzieckiego, gdzie jest jeden w Brukseli. Pytanie, czy można zbudować Europę ojczyzn z osobą, która siada z Putinem do stołu? Ale dyplomacja, panie redaktorze, wymaga tego, że nieraz trzeba i z Władimirem Putinem usiąść do stołu. Z tego, co wiem, chociaż wiedzy jakiejś szczegółowej poza taką wiedzą ogólną nie mam, Orban podczas tych rozmów deklarował, że poruszy także kwestie bezpieczeństwa Ukrainy, bo co by nie powiedzieć, oczywiście Orban podchodzi troszeczkę inaczej do tych kontraktów gazowych z Rosją, ale nikt, nawet Węgry, no nie chcą wojny na Ukrainie, nie chcą tego, aby Rosja zaatakowała. Chociaż wydaje się, z naszego punktu widzenia, my mamy swoje doświadczenia i wiemy, że jeżeli nie chcemy wojny z Putinem, to trzeba się dozbroić, a nie z nim rozmawiać, bo to zdaje się niewiele Putinowi da. Panie redaktorze, z jednej strony dozbrajamy się, tutaj działamy panie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Drugi temat, bo nam czasu nie starczy. Bardzo dużego sprzętu. Choćby tych wyśmiewanych przez pan niektórych... senator nie jest posłem, ale jest parlamentarzystą. Klub wam się rozszedł wczoraj w głosowaniu, panie pośle. Posłowie wam zreiterowali. Ustawa rządowa upada 253 głosy przeciwko. To już jest rząd mniejszościowy, panie senatorze? Czy wy jeszcze macie większość w izbie niższej polskiego parlamentu? Oczywiście, że jest większość. I ci wszyscy, którzy opowiadają, że po wczorajszym głosowaniu rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego jest rządem mniejszościowym, mówią nieprawdę. Jest to taka polityka życzeniowa. Faktycznie ta ustawa wzbudzała kontrowersje także w naszym środowisku politycznym i została odrzucona. Nawet nie sama ustawa, proszę zwrócić uwagę, bo wczoraj formalnie było głosowanie, czy nad tym projektem ustawy, poselskim projektem ustawy, będzie możliwość dalszej debaty. No to jest jeszcze gorzej, panie senatorze, bo kiedy ustawa pada w pierwszym czytaniu na wniosek jej odrzucenie, no to już pokazuje, że nawet nie macie takiej siły, żeby namówić własnych posłów. Porozmawiajmy o tym, mamy poprawki, jest jeszcze komisja, jest drugie czytanie, trzecie czytanie. Nawet tu wam zabrakło siły, wam, czyli kierownictwu Prawa i Sprawiedliwości, żeby namówić waszych posłów. Bo jeszcze w trzecim to już palicho, ale w pierwszym przegrać to brzmi jeszcze gorzej. Ustawa, tak jak powiedziałem, budziła w naszym środowisku pewnego rodzaju kontrowersje, to nikt tego nie ukrywa. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że opozycja, która deklarowała pomoc rządowi w walce z COVID-em, no, zachowała się jak tak zwana opozycja totalna, o czym mówił pan prezes Jarosław Kaczyński. My tu wam pomożemy, przygotujcie jakiś projekt ustawy. Przygotowaliście taki i opozycja nie pomogła. Dlaczego my opozycja nie pomogła. Ja uważam, że
Pan poseł z PSL-u, dlaczego, panie pośle, w polityce teraz Stefan obowiązuje taki krytykanstwo totalne. Ja bym na opozycję nie liczył. Totalny krytykant Stefan Krajewski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dlaczego nie? I w zasadzie może to był dobry pomysł, żeby wspólnie walczyć z pandemią. Nieraz żeście to deklarowali, że poprzecie ustawy, które będą... I poprzemy, panie redaktorze, ale mądre rozwiązania. Jeżeli pan senator mówi o totalnej opozycji, to proszę zauważyć, że 24 posłów totalnej opozycji jest w samym klubie Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Dalej możemy szukać 16 posłów, którzy w ogóle nie zagłosowali, nie wzięli udziału w tym głosowaniu, okazało się tchórzami, bo nawet nie chcieli wziąć udziału w tym głosowaniu. 37 posłów, których się wstrzymało. Panie pośle, bym tchórzami nikogo nie nazywał, bo jak patrzę na wyniki głosowania opozycji, to wam regularnie brakuje kilkunastu głosów, więc musiałby pan swoich kolegów też tchórzami nazywać, bo co głosowanie, to na opozycji kilkunastu posłów brakuje i nie jedno głosowanie się przez to przegrali. No ale widziałem posłów, którzy byli na sali obrad i którzy nie głosowali, więc no albo jest się odważnym, jeżeli popieramy prezesa Kaczyńskiego, który takim był orędownikiem wprowadzenia tej ustawy Lex Confident, i później się nie głosuje, czy się wstrzymuje od głosu, no to tej odwagi zabrakło, bo albo się głosuje za, albo przeciw, a nie wstrzymuje, albo nie głosuje w tej kwestii. Nie. Więc to jest takie trudne do usprawiedliwienia rządzącym dzisiaj, bo ustawa, która tak naprawdę oprócz tego, że wcześniej kłóciła pomiędzy sobą pracodawców i pracowników, miałaby jeszcze dodatkowo skłócić pracowników pomiędzy sobą. No 15 tysięcy za wskazanie osoby, od której się pracownik zaraził, no to dawałoby możliwość tylko takiego ustawiania się pracowników, że kogoś nie lubię, to mogę go wskazać, że od niego się zaraziłem i 15 tysięcy zapłaci. No jeszcze lepiej można by było to wprowadzić, że ten, który zgłosił, to dla niego to 15 tysięcy idzie, więc skuteczność by była ogromna już wtedy. No to jest w ogóle nieprzygotowany projekt. Ale to jakie rozwiązanie proponuje PSL? Paszporty covidowe, obowiązek szczepień. Jaka jest propozycja opozycji? Panie redaktorze, my niejednokrotnie przedstawialiśmy swoje propozycje, o czym mówiliśmy, zachęcanie do szczepień, czy to ulgi w podatkach, które zostały wprowadzone w różnych państwach Europy i się sprawdziły, czy to zapłacenie za szczepienie, te dodatek, też były takie rozwiązania wprowadzane i to działało. Więcej zachęty. Rozmawialiśmy i tutaj prezes Kosiniak-Kamysz przecież apelował do hierarchów kościelnych, żeby namawiali ludzi do szczepień. Tego głosu też zabrakło silnego. A w wielu przypadkach jednak hierarchowie kościelni są jeszcze autorytetem dla wielu Polek i Polaków. To nie zostało wdrożone. Też wyznaczenie terminu szczepienia, które zostało wprowadzone, takie rozwiązania w niektórych państwach też się sprawdziły. Dzisiaj zachodnia Europa odchodzi... Czyli zachęty do szczepień, ale jak rozumiem, pomysł lewicy, tutaj zaraz przejdziemy i będziemy na lewicy kończyć naszą rozmowę, żeby szczepienia były na lewicy polskiej, to jest, nie na tej lewicy czarnego oczywiście, pani profesor, ale jest pomysł wśród partii lewicowych, żeby powiedzieć obowiązek szczepień. PSL za tym będzie? Jeżeli by zostały wykorzystane wszystkie możliwości zachęty, pewnie trzeba by było podjąć takie rozwiązanie. Uważamy, że nie zostały wykorzystane wszystkie możliwości, które... Czyli w tej chwili jeszcze nie, to do PPS-u biegniemy, żeby tutaj klamrą naszą rozmowę zacząć. Pani profesor, co zrobić z tą pandemią? Pani była przeciwko tej ustawie. Za jaką ustawą pani by była i czy jest obowiązek, żeby wprowadzić taki przymus szczepień? Znaczy przede wszystkim bylibyśmy za mądrą ustawą. Ta ustawa niczego nie rozwiązywała, niczego nie dawała. To był tak bezgranicznie głupi projekt napisany na kolanie, który niczego nie zmieniał. No właśnie można się zastanawiać, czy to w ogóle został stworzony po to, żeby go odrzucić, dlatego i później mówić, że opozycja rzuca kłody pod nogi premiera, pod nogi ministra zdrowia, żeby właśnie nie mogli pomagać Polakom. No to jest absurd. To niczego by nie dawało. No, testowanie raz w tygodniu
co może dać testowanie raz w tygodniu, skoro właściwie codziennie trzeba by się testować, żeby się przekonać, czy się kogoś nie zaraża, czy samemu się nie jest chory. Ale za testowaniem jest też lewica, przynajmniej ta od Czarzastego, która miała swoją konwencję i się wszyscy tam testowali masowo i pokazowo. Bezpłatne testowanie jak najbardziej, no ale nie donoszenie na tej podstawie i Polska by wpadła znowu w tysiące procesów. Wojewodowie mieliby wydawać tutaj decyzje, od których byłoby odwołanie do sądów. No to jest absolutnie absurdalne, żeby coś takiego wprowadzać. My uważamy, że oczywiście powinny być paszporty covidowe, że tylko osoby zaszczepione powinny mieć prawo wejścia do kawiarni, restauracji, kina, teatru, komunikacji miejskiej. A to już nie jest pomysł zeszłego sezonu? Jak się patrzy na Europę Zachodnią, tak, to oczywiście. Oni już odchodzą. To już passé, panie profesor. To jest pomysł, który wiele krajów wprowadziło. No w tej chwili, jeżeli nawet nie potrzeba ustawy, dlatego że zanim ona wejdzie, no to właśnie będą takie dyskusje. Tutaj jest absolutne zaniechanie ze strony ministra zdrowia, który od dawna powinien wprowadzić różnego rodzaju rozporządzenia, które by tę sprawę załatwiały. No i dopiero byłoby, że rząd rządzi rozporządzeniami, a nie ustawami. Przecież to już przerabialiśmy na początku pandemii. Ale takie część tych rozporządzeń jest możliwa do wprowadzenia i tutaj minister Niedzielski wykazuje absolutną paszporty covidowe i brak dobrej woli i obowiązek szczepień. Jak rozumiem, to jest... Tak, większość seniorów popiera obowiązek szczepień i wprowadzenie obowiązku szczepień na pewno byłoby nie najgorsze. Teraz w ogóle przecież do 9 miesięcy został skrócony na ważność tego drugiego czy trzeciego szczepienia. Także dla wielu Polaków okaże się, że ta ważność mija akurat w czasie urlopu latem i myślę, że być może to częściowo zachęci Polaków do szczepień, no bo okaże się, że wyjechali pytanie, gdzieś na granicę. Czy potrzebna będzie czwarta dawka, piąta, potem może i piętnasta, bo to też jest taka obawa, że mi się... Tak, być może będziemy się musieli szczepić co roku, no ale właśnie to, że ten wirus tak mutuje, to za to winę ponoszą ci, którzy się nie zaszczepili, zawsze dlatego, że to w ich organizmach ten wirus mutuje. I tu musielibyśmy długo rozmowę rozpocząć, bo okazuje się, że zaszczepieni też chorują i też zakażają. Tak. Ja sam jestem zaszczepiony trzema dawkami i też omikrona, zdaje się, przechorowałem. Przynajmniej test miałem pozytywny na COVID po raz drugi, chociaż przeszedłem go bardzo łagodnie, w zasadzie nie za... Ale na pewno powinniśmy tutaj, jak jesteśmy w czwórkę, zaapelować do Polaków, żeby się szczepili, dlatego że to jest moralny, społeczny obowiązek. O moralności mówiła Joanna Senyszyn, PPS. Dziękuję bardzo. Dziękuję o moralności bardzo. Także mówili, a i owszem, tylko innymi słowy. Stefan Krajewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dziękuję bardzo, szczepmy się. I Krzysztof Mróz, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo, panie. Dziękuję. Ja także zachęcam do szczepień, także jestem zaszczepiony trzema dawkami. Natomiast jedno tylko zdanie. Tak jest. Są różne pomysły w Europie. Nie ma jednego pomysłu na walkę z pandemią. I sami wszyscy wiemy, że taki przymus, który wprowadzono dosłownie w kilku tylko krajach Unii Europejskiej, budzi olbrzymie protesty społeczne. Choć zwłaszcza w Kanadzie na przykład, ale też w Australii. Więc zachęcamy, jeszcze raz zachęcamy. Czasami zbyt mocno nie oznacza skutecznie. A ale być... warto korzystać z doświadczeń innych krajów i nie wyważać drzwi otwartych. I warto trzymać się czasu, czego ja dzisiaj nie zrobiłem. Dziękuję państwu bardzo za rozmowę, a już za chwilę gościem Telewizji Republika będzie pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.